Synku, jestem w budynku na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Na innym levelu. Synku, jestem w budynku. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Na innym levelu. Synku, jestem w budynku. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Na innym levelu. Synku, jestem w budynku. Co robię, człowieku? Doprowadzę ich do szału. Robię, człowieku? Zgarnę jeszcze więcej szmalu. Słuchasz wokalu, co kosi hajs jak na giełdzie. Masz o tym pojęcie? Byłeś na moim koncercie. Mam pierdolięcie, taki kop ma niewielu. Doprawdy paru, w sumie chyba nikt przyjacielu. Siema, tu ponownie Max Pes ze streamem. Jesteśmy przed planówce, właśnie wchodzimy do środka i sprawdzamy, czy jest rap, czy jest gen, czy fan. Kuchy beret z antenką, sięgają po wrotce, ja po beret ręką. A teraz witam was z pierwszej sali turniejowej. Jak widać, zajebisty klimacik lightowy. No, za chwilę kogoś tutaj dorwiemy i z nim troszeczkę porozmawiamy. Dobra, hej, tutaj wszyscy. Nie chcesz rozmawiać? Nie? Siema, skąd przyjechaliście? Siema, przyjechaliśmy z Brodnicy. Z Brodnicy. Tak, już jesteś dzisiaj pierwszą osobą, która przyjechała z tego miejsca. Dobra, kim dzisiaj gracie? Chelsea. Barcelona. Jak pierwsze wyniki? Remis. Pizza 2-0. Niestety. Ale sądzicie, że awansujecie do kolejnej rundy? Słuchaj, nic nie sądzimy w chwili obecnej. Nie jesteśmy w stanie nic sądzić w chwili obecnej. Myślę, że nie. Witam pana serdecznie. Skąd pan do nas przyjechał? Ze Strzępia Zdroju. Czy również bierze pan udział w turnieju? Kibicuję synowi. Jak z tym sobie w tej chwili radzi? Pierwszy mecz przegrał, drugi zaraz zobaczymy, jak pójdzie. A co pan sądzi w ogóle o atmosferze tutaj? No, jest ciekawie. No, tak inna. Typowo męskie grono. Jest okej. Okay. Rozumiem, że przyjął pan syn, to czy wobec tego syn jakieś już sukcesy odniósł wcześniej? Znaczy, no gra z kolegami, coś tam w sieci, gra, mówi, że nieźle mu idzie, chciał się spróbować na zawodach, a przyjechaliśmy. Na koniec rada, nigdy nie mów, nie dam rady, pamiętaj, ty też możesz pójść w moje ślady. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Na innym levelu. Synku, jestem w budynku. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Na innym levelu. Synku, jestem w budynku. Góral jest pojebany, góral jest inny. Góral ma plany, góral otwiera firmy. Wszyscy go kochali, a on im spłatał figla. Miał jak pseudo prawilniak was grolić po kibla. Akurat, góral to furiat, góral to burak. Nie dba o nikogo, chleje i koks fura. Kupił dom w górach, kupił kwadrat w Poznaniu. Teraz skupia się na pierdoleniu i wąchaniu. Spokojnie, w sumie kurwa możesz mnie nie lubić. Tak jak ja nie lubię ludzi, którzy mówią by mówić. Jak coś robię, to to robię, a nie wyobrażam sobie. Jak coś robię, to to robię. Albo tego nie robię wcale. Albo tego nie robię wcale. Nie robię wcale. Albo tego nie robię wcale. Albo tego nie robię wcale. Nie robię wcale. Miałem się niespodzianki, ale jednak zabrakło szczęścia. To nie byłaby niespodzianka, ja z nim dwa razy grałem, wygrałem w różnych turniejach. O, miałem swoje okazje, nie wykorzystałem, mu się udało, bo powodzenia, no. Życie, raz się wygrywa, raz się przegrywa. A tu przyjechałem się pobawić, pierwszy raz na Xboxie grałem, jestem zadowolony z swoich występów. Weselo. Byłeś dzisiaj lepszy? Kolejny mecz z kolegą, bo przecież tyle razy już ze sobą graliśmy. No, często on był zwycięzcą, ale tym razem wykorzystałem swoją jedną sytuację i przez to wygrałem. Nie, jest trochę warta, słupek, no, ale życie, no, sport. Jaką posiadasz konsolę w domu? Xboxa. Xboxa. No jakie tu najbardziej preferujesz? Wii jeszcze mam. Jeszcze? Dla dzieciaków, no. Czyli co na co dzień gra góral? Jak czas pozwoli, to gram, no. No nie, generalnie ja to strzelam, nie? Okej, okay, jakbyś tak z głowy... Ja lubię strategię. Ja lubię strategię, czas rzeczywistego. A już taki gatunek akurat nie na konsolę. Jestem żona pod tym względem, więc strzelam. Generalnie lubię taktykę i te rzeczy. Nie gram w sieci. Moi koledzy grają za dużo, po prostu zabiera to czasu jakby. Gram w single playery, w zasadzie wszystko, co wychodzi w strzelaniu się, gram, nie? Trochę jeżdżę samochodami. Rzucam różne zabawki Batmana, takie rzeczy, nie? Czy niech rzucę przykładem, Need for Speed, Shift, Need for Speed, Hot Pursuit? Tak, ten ostatni, tak. Przeszedłem całego właśnie i to tak jakby moje ostatnie dokonanie, nie? Uwaga, uwaga, przerwaliśmy komuś mecz i porozmawiamy z nimi. Cześć, skąd przyjechaliście? Poznania. Spod Poznania jestem. Jaki wynik? 0-0. Co sądzicie o poziomie tej imprezy?
Znaczy, no na razie wyrównanie jest, no szanse jeszcze mamy, znaczy przynajmniej ja mam, gdzieś przegrałem pierwszy mecz. O, wysoki poziom, dużo dobrych chłopaków, widać, że każdy chce wygrać, za czym jak to dalej będzie. No, nic lepszego nie może być, nie? Dobra muzyka, jeszcze dobre dziewczyny jakby były, nie? Szkoda, że ich tak mało. Ale... Siema. Siemanko, witam. Słyszałem, że przegrałeś mecz. Tak się zdarza, czasami nawet najlepsi przegrywają. Ale na dalszym ciągu główna nagroda jest w twoim zasięgu. Cały czas. No myślę. Cały czas jest u mnie w kieszeni. Kim dzisiaj grasz? Chelsea. Grałem. Cześć. Grałeś. Grałem. A co sądzisz o poziomie? Poziom, wiesz co, przeciwnik mój naprawdę był na bardzo dobrym poziomie, także nie wstydzę się przegranej. Czyli ogólnie dzisiaj jest bardzo wysoki poziom, trzeba przyznać. Tak, wydaje mi się, że wysoki poziom. Spokojnie, jaki zawet i życzę powodzenia. Dzięki bardzo, trzymaj się. Ludzie leśni, betonowa rumba, Praga 30. Dobrze jest ci, jak śpisz, uważnie zeszli. Betonowa rumba, Praga 30. Licho nie śpi, znowu weszli. Ludzie leśni, betonowa rumba, Praga 30. Dobrze jest ci, jak śpisz, uważnie zeszli. Betonowa rumba, Praga 30. Mam teraz jedno pytanie. Po co tutaj przyjechaliście? Żeby się fajnie pobawić, nie? Tylko dla zabawy. Zabawa, tylko zabawa. I jaka jest zabawa? Zajebista. Na razie dobra. Okej, okay. No to na sam koniec mamy po prostu sprawcę tego całego zderzenia. Michał Kwiatek, organizator Rap Game Fan. Powiedz nam, Michał, skąd ci się wzięło to w głowie, żeby organizować coś takiego jak łączenie muzyki rap z graniem na konsolach i konkretnie FIFA? Słuchaj, no wszyscy, którzy słuchają dobrego rapu, lubią sobie dobrze pograć FIFA, czy tam też w inne gry. Jest to jakby naturalnie przenikająca się subkultura, wiesz. Nie znam osoby, która słucha dobrej muzy, nie lubi zajebiście pograć sobie na konsoli. To płynie w naszej krwi, stary. Kontynuując ten wątek, bo przecież to nie jest twój pierwszy turniej. Miałeś już w przeszłości styczność z takim organizowaniem tego typu. Tak czuję się, jakby to był ten pierwszy raz. Po takim czasie to znowu ma z nami pierwszego razu, nie? To jest tak, że jak się nie robiło przez powiedzmy 4 lata się nie robiło turnieju, a teraz się go robi trochę w innej otoczce, bo wtedy to był Dom Kultury, dzisiaj to jest klub muzyczny, wtedy to było trochę takie wszystko amatorskie, dzisiaj pełna profeska, przywieźliśmy 15 plazm, 15 konsol nowej generacji, mamy zajebisty rzutnik w HD, na bieżąco uzupełniane drabinki online, relacje, sratatata, to się czuje jakbym się rozdziewiczył turniejowo, naprawdę. Nasuwa się pytanie pewnie też wielu uczestników. Dlaczego akurat Xbox? Z bardzo prostej przyczyny. Po prostu w Szpadyzorni gramy na Xboxach. Rapowanie rąk nie brudzi. Niewolnik twojej psi. Wszyscy taki a jednak tacy sami. Mówi zakłamanych niewolników fikcji. Niewolników fikcji. Mówi Giovanni Dziadzia. Na nodze Damani Dada. Armani garniak, brat na fali latam. Na pani gadam, grunt pod nogami padam. Choć los wali na zagan, graniny spadam. Mechanizm braka. Chaos jak w Somali bałagan. Dobra dla ziomali rada, już nie udawaj. Wstawaj po upadku, przodków miej za świadków. Słabych lepiej traktuj, nie zazdrość żadnym wypadku. I nie paktuj z demonami bratku. Nie neguj faktów, nie mów, że wyrośnie kaktus ci. Rymem szatkuj ich, dobrze traktuj bit. Masz dość statków, to się ustatkuj dziś. I nie mętkuj, w bagnie nie wędkuj. Szukaj prawdy dźwięku, przyszłość trzymaj w ręku. I nie komentuj tych bez dokumentów. I bez dobytku, bez domu, bez zbędnych zbytków. Przy korytku każda świnia kwiczy. Wik szuka zdobyczy, pies ujada na smyczy. Co się liczy? Świat przyczyn i skutków. Gulliver wśród krasnoludków w krainie smutku. Zrywa więzy, bo wierzy, wie, że zwycięży. Sam sara krąży, los leży, gwiazd gini węży. Wszechpotężny lierz, moja nadzieja. Biegają w chniejach, milion oddechów, ma epopeja. Beznadzieja nie dla nas, nam nie pisana. Będzie nam dana, nagroda niespodziewana. Pod wozem kanał, na wozie banał rządzi. Rząd rzezi, szarpie zwierzna, uwięzi się. Szumi las, płynie czas, słowa płyną. Są, miną, mkną, obłoki płyną. Pod peleryną prawdy nie całkiem smokną. Choć na początku i końcu jest samotność. Żeby dotknąć i poczuć, że sens do prawdy jest, liczy się gest, po sam kres. Rymier Betes, mój flow płynie jak Ganges. Wczoraj Rzym i Sokrates, dzisiaj Janges. Odkąd wisty do wisty i giełd. Gniewalisty bełk, zajebisty zgieb burzy. Sztorówka łuży, czemu to służy ludzie? Te piramidy wznoszone w bólu i w trudzie. Chciałbyś uciec, ale dokąd nie masz? Chcą igrzysk i chleba, ciągły kiermasz debat. I nie masz nieba, nie teraz, nie tu. Widzę
widząc ten wróg i licząc na cud, że znajdziesz grunt, zmacasz brud w nurcie wartkim, a po mnie zostaną kartki i już, a nóż w wodzie niech straszył Boleckiego, mam Boga swego, niech stanie się wola jego. A ja mam Boga swego, niech stanie się wola jego. A ja mam Boga swego. Mamy Boga swego, niech stanie się wola jego. Nie widziałem meczu. Mamo, 4 kafle wygrałem. No wygrałem 4 kafle. No wygrałem no. Tak, wygrał, potwierdza. No, Bartek potwierdza. Ej, panowie, jaki plan? Ja jutro wrócę później. Witam cię serdecznie, Patryk. Powiedz mi, jak to jest wygrać 4000 zł? Szczerze? Tego się nie da określić. To trzeba przeżyć, Bartek, ty to przeżyłeś. Ale Patryk, no powiedz, co czujesz, no zobacz. No jest zajebiście! Zobacz, jaki to jest pik, ty tutaj. O, no fajnie. Jaki to jest pik pieniędzy. Ja pizgam. A powiedz, Patryk, jeszcze, jakie masz plany na przyszłość?
jako przyszłość zajesz... Zmieniasz konsolę na Xboxa? Zmieniam konsolę na Xboxa. Tak. Zmieniam konsolę na Xboxa. Ale zostaję w CEFO i dziękuję za wsparcie finansowe. Tak, i pozdrawiam naszych sponsorów. I pozdrawiam Bartka. Radia tu, Daniela, Macieja, Dinozaura i Szymona.